Siemaneczko moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Luxon Tracker. W dzisiejszym odcinku będę chciał wam też pokazać, bo dostałem sporo pytań w wiadomościach prywatnych, jeżeli chodzi o obsługę techniczną dźwigu, łyżki i tak dalej, więc będę chciał powolutku zaczynać nagrywać serię materiału właśnie tego typu. Na pierwszy ogień pójdzie dzisiaj łyżka, chwytak, łyżka, zwał jak zwał, po niemiecku Greifer. Także będę chciał wam dzisiaj pokazać po prostu, jak poprawnie nasmarować taką łyżkę, co wydaje się zadaniem dość prostym, ale uwierzcie mi, jest kilka takich miejsc, o których nawet nie każdy wie, że trzeba to smarować, i to będę chciał wam dzisiaj. Uruchamiamy sobie dźwig. Rozkładamy sztyce. Wcześniej przygotowałem sobie, jak widzicie tutaj, już pistolet do smaru. Oczywiście super by było, jeżeli byłaby możliwość przed smarowaniem umycia kerszerem tej łyżki, prawda? To byłoby idealnie. Ale że ja takiej możliwości nie mam z wiadomych względów, auto stoi cały czas tutaj na magazynie. W tym momencie, jeżeli sobie tak ustawiamy dźwig, wyłączam sobie dźwig, bo nie ma sensu, żeby ciągnął diesla w tym momencie, skoro go i tak nie będziemy na razie używać. Zostawiam sobie pilot gdzieś z boku, ale wracając do tematu. Niestety nie mam możliwości wyczyszczenia tej łyżki w taki sposób, jakbym chciał, umycia jej, bo to powinno się właśnie zrobić w ten sposób, więc znajduję sobie jakiś pierwszy, lepszy patyczek. Może być ten. I czyszczę po kolei, słuchajcie, tutaj akurat nie dostaje się piasek, więc ta łyżka nie jest zabrudzona, ale czyszczę sobie wszystkie te smarowniczki, kalamitki, niektórzy mówią smarowniczki, niektórzy mówią kalamitki. Czyszczę sobie po prostu dostęp do nich z racji tego, że tu zawsze to jest po prostu wszystko zabrudzone, więc czyścimy sobie dostęp do nich, żeby ten po prostu smar dostał się wszędzie tam, gdzie my potrzebujemy, tak? Jak to jest z tą łyżką? Ja osobiście smaruję ją raz w tygodniu. Chyba że na przykład trafia się jakiś krótki tydzień albo tej pracy tą łyżką jest mniej, to wtedy smaruję tak powiedzmy co 10 dni. W momencie, kiedy jest intensywny tydzień pracy, czyli tak jak na przykład teraz, gdzie tą łyżką, mimo że mamy krótki tydzień, ale tą łyżką praktycznie pracuję non-stop, to obowiązkowo trzeba tą łyżkę po prostu przesmarować raz w tygodniu, żeby to wszystko sobie funkcjonowało fajnie, dostało swoje smarowanie. To naprawdę akurat jeżeli chodzi o ten chwytak, o tą łyżkę, to dostaje po prostu najbardziej po głowie w trakcie intensywnego tygodnia. Jest ona naprawdę setki, jeżeli nie tysiące razy otwierana i zamykana w ciągu jednej dniówki, a przy takiej pracy, jak ja właśnie robiłem przez ostatnie dwa tygodnie, no to możecie sobie tylko wyobrazić, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, technika jaka jest, przynajmniej ja tak zawsze robię. Zaczynam sobie od góry do dołu. Tych smarowniczek, kalamitek jest dokładnie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj pod spodem jest taka jedna bardzo ważna, jedna z najważniejszych. Ona jest siódma. O tej kalamitce właśnie wielu ludzi zapomina, bo nawet nie wie, że ona tam jest. I z tej strony są jeszcze dwie, czyli mamy dziewięć kalamitek. I teraz tak, jeżeli ta Greifa, ta łyżka jest regularnie smarowana, to wystarczy raptem naciśnięcie dwa razy pistoletu, tak żeby po prostu uzupełnić tylko ten smar. Jeżeli robicie to rzadziej, no to musicie sami już wiedzieć, kiedy ostatni raz to było robione i ile tego smaru jest potrzebne. Tak jak mówiłem, zaczynamy sobie od góry i lecimy. O, jak widzicie, że już smar się zaczyna pojawiać, bo tak, ja tak jak mówię, smaruję to regularnie, więc u mnie tych braków na pewno nie będzie. Więc wystarczy niejednokrotnie raz albo dwa tylko naciśnięcia pistoletu i nie ma żadnego problemu i ta łyżka jest po prostu fajnie nasmarowana. I lecimy dalej od góry do dołu. Jest źle pistolet ustawiony. O, dwa razy. I następna.
sami widzicie, że jak sobie przygotujecie miejsce do pracy, to nie trwa wcale długo. No jest, w zasadzie można powiedzieć, że łyżka, nasmarowanie łyżki to jest temat ekspresowy, ale chciałem wam to wszystkim pokazać, bo niektórzy może na kursie, w każdym bądź razie przynajmniej tutaj w Austrii, nie pokazują tego. To musisz sam się albo dowiedzieć, albo nauczyć. Nie jest to w żaden sposób potrzebne do tego, żeby zdać egzamin na dźwig, więc nie wszyscy po prostu o tym wiedzą. I została nam ostatnia, ta malutka, o której mówiłem, że większość ludzi zapomina, nawet nie wie o jej istnieniu, a ona jest jedną akurat z najważniejszych. Dwa razy i mamy łyżkę elegancko nasmarowaną. W zależności od tego, jak będzie wyglądał mój tydzień pracy w przyszłym tygodniu, to albo będę znowu końcem tygodnia musiał ją nasmarować od nowa, albo zrobimy to za około 10 dni znowu. Później po takim smarowaniu możecie całkowicie normalnie dalej po prostu pracować. Nie trzeba jej otwierać, zamykać kilka razy. To oczywiście ten poziom tego smaru się wyrówna automatycznie w momencie, kiedy będziecie pracować. Także tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o smarowanie łyżki. Tak jak mówiłem, jeżeli będzie zainteresowanie... Zobaczcie, ja tu jestem dobrze wyposażony, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju smary, płyny. Tak jak mówiłem, jeżeli będzie zainteresowanie takim tematem właśnie od strony technicznej, to zapraszam do zostawiania w komentarzach ewentualnie pytań albo propozycji tego, co w następnym takim odcinku technicznym wam pokazać. Moi drodzy, z mojej strony to tyle na dzisiaj. Dzięki serdecznie za wytrwanie do końca, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że taki dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie dodatkami takimi od strony technicznej, jeżeli chodzi o HDS, jeżeli chodzi o dźwigi, to zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy, do zostawienia swojej opinii w tym temacie. Życzę wam miłego weekendu, spokojnego, długiego weekendu, bo chyba w Polsce też wielu ludzi robi sobie długi weekend łącznie z Bożym Ciałem. Także odpoczywajcie, nabierajcie sił na następne tygodnie. A za dzisiaj dzięki serdeczne, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!